Dziś dość nietypowy odcinek podcastu, bo odcinek z gościem. Postanowiłam nagrać odcinek podcastu, w którym porozmawiam z Anią Małecką, którą zaprosiłam nie tak dawno temu do współpracy w Mentoris, żebyśmy sobie trochę poopowiadały o tym, jak księgowość wygląda w praktyce, ale od strony księgowego. Człowieka, bo księgowy też człowiek. Księgowość potrafi być fajna. I w księgowości można się odnaleźć, ale trzeba na to sposobu. Czy dzisiaj dowiemy się jak? Witam Anię bardzo gorąco. Cześć Aniu. Cześć Magda. Miło mi spotkać się dzisiaj z tobą. Cieszę się, że przyjęłaś to zaproszenie i że możemy pogadać, bo historię w księgowości masz. Bardzo ciekawą. Pamiętam jak rozmawiałyśmy na temat tego jak wyglądała właśnie twoja historia w księgowości, gdzie zaczynała, skąd się to wzięło i pomyślałam sobie, że fajnie by było przekazać tą twoją historię szerszemu gronu, żeby mogli inni przekonać się o tym jak to jest w księgowości i że może być fajny i że księgowy jest cool. Bo naprawdę księgowy jest cool. Oby tak było. Aniu, słuchaj, to przechodząc do rzeczy, może zacznijmy od tego, powiedz trochę skąd się w ogóle pomysł na księgowość od ciebie wziął. A księgowość to w sumie tak siedzi ze mną od zawsze, co nie? Bo wszystko się zaczęło jeszcze jak byłam nastolatką, w momencie gdy rodzice prowadzili własną działalność gospodarczą. Zdarzyło się tak, że tato rozliczał się na zasadzie karty podatkowej, a więc podatek dochodowy był odprowadzany bardzo, bardzo prost, w prosty sposób ale przy okazji robił rozliczania VAT. No i do jakiegoś czasu robiłam mu to ciocia, która gdzieś tam się na tym znała, no ale w pewnym momencie ciocia stwierdziła, że jestem już na tyle duża i dorosła, że mogę to przejąć. I jako nastolatka zaczęłam po prostu prowadzić ewidencję e, rejestry VAT dla taty, e, sporządzać deklaracje, to jeszcze wszystko było w papierze, w takich e, biało-czerwonych zeszytach i wypełniało się ręcznie deklaracje do Urzędu Skarbowego i ręcznie się papierowo je to wszystko zawoziło i składało. No, i jak już zaczęłam po prostu e, z tą ewidencją, to potem się pojawiła jakaś inwentaryzacja. No, a potem nadszedł czas studiów, a więc w sumie ten wybór kierunku, na jaki e, się zdecydowałam, był w sumie w miarę naturalny, bo już coś tam wiedziałam o tym. Podobało mi się to, e, więc zdecydowałam się na studia w kierunku właśnie rachunkowości. E, takie też skończyłam. W międzyczasie zaczęłam pracę <noise> już zawodową na studiach, a więc też w miarę szybko. No i tak to jakoś poleciało. To powiedz, co cię tak kręciło w tej księgowości, te papierki? Czyli byłaś rozczarowana, jak przeszliśmy na te wersje elektroniczne? Nie, no wiesz, papierki to generalnie najmniej chyba mnie kręciły, właśnie dlatego, że tam można było się pomylić, nie można było korektorować, nie zawsze to było czytelne. No nie oszukujmy się, ale po prostu pismo ręczne jest takie, jakie jest, a więc nie zawsze jest idealne ale te cyferki, te kalkulacje, co można odliczyć, czego nie można odliczyć, to mi się podobało. Po prostu takie kombinacje w stosunku do rzeczy, które się robi. Mm -hmm. Czyli no i... wchodzi, wchodzi w grę kreatywna księgowość od razu, jak się mówi kombinacje. <śmiech> <śmiech> ale ale nie, można by nie. powiedzieć, tak, że mamy wyssane z mykiem Mek matki, z czasów jeszcze PRL-u, jak to zakombinować, żeby było dobrze, nie? Bo to ten nasz naród to musiał, ma taką historię, że, że generalnie trzeba było jakoś przetrwać i to chyba zostało też trochę w, na wszystkich obszarach, czyli nie tylko, nie tylko o księgowości tu mówimy, tylko w ogóle, nie? Że to jakoś tak naturalnie człowiek zawsze myśli, jakby to zaoszczędzić, co by można było zrobić, i zawsze to jakoś tego księgowego dotyka. Czyli mówisz cyferki, kalkulacje i właśnie y, zastanawianie się, co tu można zrobić. Dokładnie tak. Mhm. No to fajnie. A powiedz mi, y, jak zaczęłaś już pracę w księgowości, to jak to było? Jak przeszłaś, bo powiedziałeś, że już w trakcie studiów y, zyskałaś pierwsze doświadczenie takie, już y, rozumiem, nie w, y, u Twojego taty, tylko faktycznie w pracy. Tak, tak. E, pomiędzy trzecim a czwartym rokiem studiów e, zaczęłam e, niby praktyki w biurze rachunkowym. E, na początku miały być to tylko pierwsze trzy miesiące na wakacje, tak, żeby sobie gdzieś tam coś dorobić. E, po wakacjach zostałam, ale pierwszego dnia w tym biurze nigdy nie zapomnę. Po prostu e, szef miał ze mną rozmowę, zatrudnił mnie, e, zapomniał przyjść na drugi dzień rano, jak zaczynałam pracę. A więc jakieś starsze dziewczyny się po prostu mną zajęły. Po prostu posadziły mnie przy biurku, powiedziały tu masz program, tu masz wyciągi bankowe, wprowadzaj. Mhm. Bez kompletnie przygotowania, bez niczego, siadłam i zaczęłam coś tam kombinować z tymi wyciągami bankowymi. I właśnie takie kombinowanie, jak to wszystko ma wyglądać, jak to ma e, działać, mi się podobało. E, to jeszcze były programy dosowe, a więc zupełnie to zu, inaczej wyglądało niż mhm. teraz. E, a więc czarno-biały ekran, posługiw posługiwaliśmy się wyłącznie klawiaturą, żeby przechodzić pomiędzy okienkami. Po 15 szkoleniu po prostu byłam gotowa do wprowadzania wyciągów bankowych. No i takie rzeczy zostają ze mną na długo, po prostu się je pamięta, bo to pierwsza praca, ogromny stres, a do tego jeszcze no wszystko tak jakby na wariackich papierach. Mhm. Czyli na głęboką wodę, ale lubisz właśnie to rozkwinianie. Tak, tak. To mi się właśnie najbardziej podoba. A więc szukanie grosika w wyciągu bankowym, który ma 100 stron, też jest osą. Awesome. To są, super. A powiedz co było dalej? Bo tam zaczęłaś pracę, jak się to rozwijało dalej. No tam w sumie pracowałam przez 3,5 roku, mniej więcej. W międzyczasie skończyłam studia, zaczęłam tam pracę na etacie już. Tam poznałam moją wspólniczkę, z którą zdecydowałyśmy się założyć biuro rachunkowe. Po prostu po trzech latach takiej e, intensywnej pracy, bo ja nie powiem, ja się tam bardzo dużo dowiedziałam, to była po prostu skarbnica wiedzy, to biuro. Mhm. E, I generalnie ta praktyka, taka e, wszystko widziałyśmy od środka. A więc e, po trzech i pół latach pracy zdecydowałyśmy się otworzyć własne biuro rachunkowe, no i potem razem prowadziłyśmy to biuro przez prawie dziesięć. A więc mhm. dość długi okres czasu. No ale to tak naprawdę jest cała moja kariera zawodowa. Ja innego życia nie znałam tylko właśnie po biurach rachunkowych, albo czyimś, albo własnym. Ale to słyszę Aniu, że to był też taki rzut na głęboką wodę. Po trzech latach yy, pracy w biurze postanowiłaś otworzyć tak. swoje biuro. Ale zakładam słysząc to i sprawdź, bo może się mylę, że właśnie... Yy, Musiałaś mieć takie środowisko do rozwoju w tej, w tej pracy w ciągu tych trzech lat w biurze rachunkowym, że właśnie to ci bardzo dużo dało. Czyli zakładam, że dziewczyny tam chętnie dzieliły się dziewczyny, widzisz też taki stereotyp, że to dziewczyny generalnie księgowe. A to też nie do końca prawda, ale jednak przeważa ta płeć w tym zawodzie. Tak, Wie to prawda był tam kolega, nawet dwóch albo trzech gdzieś tam się przewinęło, a więc nie było to środowisko całkowicie damskie, aczkolwiek tak jak mówisz, przeważały kobiety. Mm -hmm. e, tak, no po prostu to, czego się nauczyłam, to było coś niesamowitego. I to nie tylko pod kątem podatków, ale to też pod kątem takiego prostego radzenia sobie z problemami, jak coś po prostu się pojawia takiego niespodziewanego, co z tym zrobić, jak podejść do tematu, gdzie szukać informacji, jak sobie radzić. No, właśnie, jak sobie radzić? Czego się nauczyłaś wtedy? Że jak sobie radzić? Bo to mamy chyba dzisiaj też, nie? że w tym środowisku zmieniających się non-stop przepisów, praktycznie każdy księgowy już w tej chwili narażony jest na sytuację, gdzie nagle musi dowiedzieć się, jak ma coś zrobić, czego nigdy wcześniej nie robił. No, podstawą był telefon do Krajowej Izby Podatkowej. <laughs> no zaczynało się od tego, jak już się udało tam dodzwonić, to po prostu pytało się, przedstawiało się sytuację, pytało się o przepisy, gdzie ich szukać. No, a potem jeszcze raz po prostu się wertowało ustawy i sprawdzało, czy faktycznie informacje, które zostały podane, są prawidłowe. Bo to też nie zawsze było mm. tak, że y, informacje uzyskane z urzędu, który de facto powinien się tym zajmować profesjonalnie, są, były poprawne i właściwe i rzetelne. A więc y, no, trochę kopania takiego po przepisach było. Y, ale zawsze, zawsze zaczynało się od telefonu na krajową informację podatkową. Jak nikt już w biurze nie wiedział, co, co należy zrobić w danej sytuacji, bo najpierw się rzucało po prostu pomysły na forum. Może akurat któreś z koleżanek bądź kolegów mieli już taką sytuację i będzie w stanie podpowiedzieć. Mm. No ale jeżeli nikt się z czymś takim nie spotkał, to po prostu krajowa informacja podatkowa, a potem wertowanie przepisów i sprawdzanie, czy na pewno udzielone informacje są prawdziwe. Mm -hmm. Ale zakładam też, że Właśnie oprócz szukania po forach, miałaś też jakieś wsparcie w ramach tego zespołu, w którym pracowałeś. Czyli nie byłaś wytykana palcami, że tego akurat nie wiesz, tylko raczej zakładam, że było pewnego rodzaju wsparcie, nie? że wszyscy znajdowali się w takiej sytuacji, że w którymś momencie zdarzało się coś, z czym mają do czynienia po raz pierwszy i muszą szukać wsparcia, żeby wiedzieć, co z tym zrobić w ogóle. Tak, tak, to właśnie chodziło mi o forum takie, e, wiesz, w zespole, no bo nas było 8 mm. czy 10 osób, no to się rzucało po prostu na forum w zespole, może ktoś miał z czymś takim do czynienia. No nie mówię o forach internetowych, bo to nie było zbyt dobre źródło informacji. E, no właśnie, to po trzeba po prostu... filtrować zawsze, tak, nie? Tak, tylko po prostu najpierw się pytało po prostu współpracowników, a dopiero potem e, szukało e, informacji gdzieś na zewnątrz. Mm -hmm. No właśnie, to tak, ja tak, ja tak wiesz w tym drążę, zanim przejdziemy dalej, bo ta Twoja historia się rozkręca. Ale właśnie to, co zwraca moją uwagę bardzo, to jest to, że jednak jak masz zgrany zespół, który się wspiera nawzajem, to jest ta praca jednak łatwiejsza i dużo więcej da się nauczyć, nie? bo nie wychodzi się z takiej pozycji, ja znowu czegoś nie wiem, tylko bardziej jak to rozwiąże. Nie? No czyli, tak czyli staram się coś zrobić w tym kierunku i nie czuję się przez to też winna, mam wrażenie, bo ja w dzisiejszych czasach, jak rozmawiam z księgowymi, to bardzo często natrafiam na taką pozycję, wiesz, takiego głębokiego poczucia winy, że ja znowu czegoś nie wiem. A przepisy się tak często zmieniają, że mam wrażenie, że to w ogóle jest poza sferą winien niewinien, nie tylko bardziej poza kwestią yy, weź to. Pod uwagę, że przy takiej ilości zmian zawsze będzie coś, czego nie będziesz wiedział i to jakby nie świadczy o twoich kompetencjach, tylko mówi ci, że po prostu no, musisz zdobyć nową porcję wiedzy, w tym się trzeba doszkolić i no i nie da się tego obyć inaczej. nie? Tak, i to wiesz, nie chodzi tylko o zmienność przepisów, ale generalnie o sam zakres tej księgowości, co nie? Masz podatki, masz księgowość kontową, księgowość budżetową, do tego jeszcze dochodzi controlling a więc tego jest bardzo dużo. Nie można być specem w każdej z tych dziedzin. Trzeba po prostu wybrać jedną i starać się być najlepszym w tej jednej dziedzinie, gdzie i tak to będzie ciężkie z tego powodu, że ona dalej jest szeroka. Mhm. No i właśnie, tutaj tak trochę nawiązujesz do pewnego rodzaju specjalizacji, nie? Zastanawiam się, jak ta specjalizacja też może się przełożyć na biuro rachunkowe, bo właśnie moje kolejne pytanie to jest o to, jak już. Tam zyskałaś tą wiedzę, to doświadczenie, ten sposób na radzenie sobie w trudnych sytuacjach, kiedy czegoś nie wiesz po prostu, co zrobić, mm, i takie przekonanie, że już wiesz, że wybrniesz z każdej sytuacji, bo mam takie wrażenie, że tobie to dało takie poczucie, że okej, okay, poradzę sobie. Niezależnie co się będzie działo, ja sobie poradzę. I że z takim nastawieniem jesteś w stanie, no właśnie, po trzech latach otworzyć biuro rachunkowe. I co z tym biurem, Aniu? Nie, no generalnie to chyba jeszcze taki, nie wiem, odwaga młodości czy coś. No bo no ja wtedy miałam 26 lat, co nie, a więc to bardzo młody wiek jak na kogoś, kto zaczyna własną działalność. I z taką też opinią niejednokrotnie się spotkałyśmy właśnie ze wspólniczką, bo ona jest w bardzo podobnym wieku. I no. Umawia się klient na spotkanie. Potencjalny klient przychodzi, patrzy, siedzą takie dwie młode dziewczyny. A co wy wiecie o księgowości? Wy takie młode jesteście. No i niejednokrotnie tak to się kończyło. Po prostu ludzie nie byli nam w stanie zaufać ze względu na to, że nasz wiek nie mm. świadczył o doświadczeniu. No właśnie, a pozory mylą. A pozory tak, mylą, a pozory że tak mylą dokładnie. No i powiem ci, że. W miarę szybko to się rozwinęło, co nie? Bo po roku już biuro utrzymywało się samo, nawet miałyśmy jakieś delikatne nadwyżki. Mhm. Tylko że to też były inne czasy. Jeszcze reklama nie była tak bardzo obwarowana różnymi dziwnymi przepisami. W dalszym ciągu mogłyśmy kupować z głosu bazy nowo założonych podmiotów i wysyłać oferty papierowe. Mhm. A więc e, troszkę inaczej to po prostu w tamtych czasach funkcjonowało jeszcze. Mhm. Ale to powiedz, to pierwszy rok słyszę, że był trudniejszy, bo dopiero wychodziłyście na prostą, ale z tego co kojarzę, jak rozmawiałyśmy, to potem tempo rozwoju poszło tak, dość tempo, szybko. Tak, do tempo rozwoju było naprawdę super. Przez te prawie 9 lat biuro, biuro rozrosło się mocno. Obsługiwałyśmy ponad 300 podmiotów i zatrudniałyśmy prawie 17 osób. Mhm. Czyli Prawie, duży, no, zespół, ja duży zespół, duży no, zespół tak. i dużo, y, duży też team, i duży team do, do ogarnięcia. Tak, mhm. tak dokładnie tak. Czy twoje biuro się jakoś specjalizowało? Bo tak próbuję ten wątek specjalizacji pociągnąć, bo już tak trochę do tego nawiązałaś, że lepiej specjalizować się w czymś konkretnym. Jak to było u ciebie? Wiesz co, jakiejś takiej specjalnej... Yy... Takiego specjalnego nastawienia na jakiś jeden rodzaj działalności to nie miałyśmy. No ale bardzo, ale to bardzo dużo podmiotów prowadziło działalność związaną z nowymi technologiami. IT, programiści to była chyba największa grupa podmiotów, jaką miałyśmy w biurze, a potem to już różnie. Były małe działalności, duże działalności. Na pełnej księgowości uproszczonej, ryczałty, a więc różnorodność jest przeogromna. Jeżeli ktokolwiek tylko próbuje założyć biuro rachunkowe i szybko je rozwinąć, no to po prostu różnorodność jest niesamowita. Mhm. Ale myślisz, że jakby kluczem do sukcesu dla biura rachunkowego jest właśnie ta różnorodność, żeby jednak różne typy działalności rozliczać, czy bardziej się specjalizować? Wiesz, co ciężko to ocenić? Ja podejrzewam, że po prostu w pewnym momencie zaczął się taki boom na umowy B2B, jeżeli chodzi o programistów, bo po prostu ich rozliczanie w taki sposób było tańsze, w sensie niższe podatki płacili. Mhm. I bardzo dużo takich właśnie jednoosobowych działalności malutkich, które prowadziła jedna osoba niezatrudniających pracowników, tego to był wysyp w pewnym momencie na rynku. W momencie. Gdy te umowy B2B stały się dużo bardziej opłacalne dla pracowników niż umowa o pracę. Po prostu składki, ZUS i podatki, zwłaszcza jak ludzie przekraczali już próg podatkowy, były dla nich za wysokim obciążeniem. Mhm. Ale to rozumiem, że większość jednak rozliczałyście programistów i działu IT, czyli jakaś specjalizacja jednak w ramach tego Twojego biura była, tak? Tak, ale to, to nie wszystko. Były firmy handlowe, były firmy produkcyjne, jakieś niewielkie mhm. manufaktury. Po prostu bardzo, bardzo, bardzo różnorodne. W ogóle jeden pan prowadził działalność polegającą na tworzeniu sprzętu do wykrywania nietoperzy. Mhm. Mm okay. A więc no mówię, to jest do takiego stopnia jest ta różnorodność. Po prostu. Czy akceptowałyście wszystkich klientów, którzy przychodzili, czy potem już było jakieś filtrowanie? Czy ta działalność jest ciekawa? Chcemy to robić? Jak to u was było? E czy akceptowałyśmy wszystkich? No na pewno nie, z tego powodu, że no jednak była część, e, takie grono klientów, którzy chcieli po prostu mieć wszystko za jak najniższą cenę, a tak się nie da po prostu, no każdy chce zarobić i nikt nie będzie po kosztach tego prowadził, a więc e, nie, przede wszystkim nie schodziłyśmy poniżej ceny, którą same ustaliłyśmy, nie targowałyśmy się, jeżeli ktoś to akceptował to ok, e, jeżeli mm, nie, no to... Trudno, no musi pan poszukać sobie innego biura, taka prawda. Mhm, mhm. Czyli y, stosowałeś taką zasadę, że jednak w jakiś sposób wyceniałyście swoją pracę i szanowałyście swoją pracę, bo tak słyszę, że to jednak jest ze sobą powiązane, nie? że długofalowo... Tak, to, tak, starałyśmy się to robić i na przykład w taki sposób też ewoluowały umowy, jeżeli chodzi o współpracę z nami, bo na początku stała, była stała cena w umowie wpisana, no, ale potem się okazało, że często taki yy, przedsiębiorca, tak jak my rosłyśmy, też rósł w miarę upływu czasu, a ta cena zostawała stała. Ciężko było negocjować, no bo takich zapisów w umowie nie było. Nawet no, więc po pewnym czasie na przykład wpadłyśmy na pomysł, żeby y, ceny w umowie rozpisać ze względu na ilość dokumentów. Mhm. Fakt, że to było dość uciążliwe, ze względu na to, że yy, jednak. Te dokumenty, liczbę tych dokumentów w miesiącu trzeba było sprawdzać, no ale wtedy było płacone sprawiedliwie. Masz więcej dokumentów, więcej czasu ci poświęciłyśmy, no to też więcej zapłać za księgowość. Mm -hmm. Okej, okay. ale jest tutaj taki wątek, który ja akurat osobiście bardzo cenię tego właśnie poszanowania własnej pracy, bo też często spotykam się, szczególnie jak prowadziłam sesje mentoringowe czy coachingowe, z sytuacjami, gdzie były prowadzone biura rachunkowe naprawdę po kosztach, czyli ludzie lecieli po cenie nisko, żeby zdobyć klientów, i potem kończyli z taką bardzo dużą frustracją, kiedy wiesz, nie da się spiąć ze sobą finansów tego biura, po prostu. I ma się problem z wypłatą wynagrodzeń, no bo tak negocjowaliśmy z klientem, żeby po prostu klienta zdobyć, że skończyło się na tym, że właściwie nie jesteśmy w stanie dalej prowadzić tego biura rachunkowego. Albo co jeszcze jest gorsze, mamy tak dużo klientów, bo mamy tak niższe ceny, że i tak nie jesteśmy w stanie ich obsłużyć fizycznie, a nie, nie spinają nam się finanse naszego biura potem, nie? Więc też to ym, jakby fajnie, że o tym wspominasz. Bo to też jest coś, o czym ja próbuję mówić, żeby jednak te ceny odzwierciedlały to, jakie chcemy my mieć wynagrodzenie i żeby zabezpieczały działalność w ogóle tego biura, żeby ten klient jednak y, szanował tą pracę po części, bo ta praca jest coraz trudniejsza, ona nie jest prostsza, tylko trudniejsza. No, z każdym rokiem mamy więcej zmieniających się przepisów i tym więcej wyzwań, które trzeba ogarnąć, tym więcej obowiązków, które choćby, nie wiem, składki zdrowotne, które weszły, których wcześniej nie było, że musimy kalkulować dla klienta, tak? Więc, no, generalnie no... komplikacja rozliczeń podatkowych, zwłaszcza przy y, jednoosobowych działalnościach gospodarczych i małych przedsiębiorstwach rośnie. Mm -hmm. No Aniu, tu zeszłyśmy trochę na temat w ogóle zarządzania biurem rachunkowym, ale to siłą rzeczy, no bo byłaś właścicielką biura rachunkowa, więc... rachunkowego, więc tak nam trochę na ten temat zeszło. Ehm, powiedz co. Wcześniej wspomniałaś, że najbardziej w księgowości to rozkminianie ci się podobało. Czy to też w biurze rachunkowym zostało potem w sensie, jak prowadziłaś to biuro rachunkowe? Na początku tak, na początku jeszcze jak prowadziłam biuro, no to w dużej mierze ja też zajmowałam się księgowością. Miałam swoją grupę podmiotów, które miesięcznie księgowałam, rozliczałam podatki, zamykałam im miesiąc, zamykałam rok, przygotowywałam sprawozdanie finansowe. Ja też prowadziłam księgowość biura, Aha. a więc zawsze to rozkminianie gdzieś tam było. No, ale im bardziej rosło biuro, jednak tym mniej e, takich właśnie czynności typowo związanych z księgowością e, miałam dla siebie. E, musiałam się zająć innymi rzeczami, administracją. E, no jednak, e, tak duży podmiot e, wymaga poświęcania mu czasu, nie tylko i wyłącznie na obsługę klienta, e, ale też są inne rzeczy do zrobienia. Mhm. Mm mm -hmm. A co było takiego właśnie, co było dla ciebie trudne? Bo tak słyszę, że ta administrowanie, zarządzanie w ogóle samym biurem, to już ta, ta, taką słyszę nutkę mniej optymistyczną w Twoim głosie. Nie wiem, czy to tylko moje wrażenie, czy tak rzeczywiście to, to poniekąd było to, czego nie lubiłaś. Zastanawiałam się nad tym jeszcze przed wywiadem, bo po prostu gdzieś tam dałaś mi mniej więcej kierunki, w których będziemy się poruszać. I chyba najgorszym takim taką czynnością, którą musiałam wykonywać, była windykacja. Po prostu jej nie znosiłam. A zdarzało się, że po prostu klienci nie płacili na czas, przestawali płacić, przestawali się odzywać. No myślę, że każdy przedsiębiorca się z tym spotyka, o ile nie pobiera opłat z góry za księgowość bądź jakieś inne usługi, że po prostu o pieniądze trzeba się upomnieć. Mm -hmm. e Powiedz, to był powód, dla którego twoja przygoda z biurem się zakończyła? Czy? Nie, nie. To, to nie był powód, dla którego moja przygoda z biurem się zakończyła. Eee, takim powodem chyba było po prostu już zmęczenie materiału. No, tak jak rozmawiamy, no ja nie znałam innego życia oprócz biura rachunkowego. No, 15 lat w biurze rachunkowym, najpierw czyimś, potem swoim własnym. Nigdy nie miałam okazji pracować gdzieś indziej, nigdy nie miałam okazji zajmować się czymś innym. Eee, i chyba po prostu już mnie to zmęczyło. No i po prostu jak się nadarzyła okazja, no to biuro sprzedałam. Mhm. Czy żałujesz tej decyzji? W sensie gdybyś nie. mogła cofnąć czas, coś zrobiłabyś inaczej? Nie, nie, nie. Pamiętam, że w naszej rozmowie jeszcze przed tym wywiadem wspominałaś, że, że to co jeszcze cię w tym biurze męczyło, to była ta powtarzalność. Czy zostajesz tak, przy tym, to... że to... Księgowość to jest bardzo specyficzna dziedzina. No jednak, w dużej mierze nasz, naszą pracę układa prac, ustawodawca, tak, a więc mamy rozliczenia, zaczynamy od 10, naliczamy wynagrodzenia, potem były 10 bądź 15 składki ZUS, 20 podatek dochodowy, 25 VAT i tak miesiąc w miesiąc. Do tego się nakładały rozliczenia kwartalne, do tego jeszcze rozliczenia roczne. I tak naprawdę każdego dnia, w momencie gdy przychodziłam z pracy, ja wiedziałam co będę robić z dnia następnego. No bo tam nie było nic, co byłoby dla mnie tajemnicą. Po prostu wiedziałam jak będzie wyglądał mój kolejny dzień. I chyba to też trochę spowodowało, że zdecydowałam się sprzedać to biuro, no bo potrzebowałam jakiegoś takiego kopa, takiej różnorodności, takiego no, możliwości nieplanowania życia <grystania> z dnia na dzień, bo, bo po prostu no, taki nadszedł czas. No, co mam Ci powiedzieć? Mhm. I właśnie, bo to jest bardzo, wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo generalnie yy, dużo księgowych obecnie przeżywa Taki kryzys, można to powiedzieć, nawet wypalenia zawodowego, ale właśnie takiego zmęczenia materiału, tym wszystkim i co się dzieje. I zastanawiam się, czy to jest taki kolejny etap, bo tak jak rozmawiałyśmy jeszcze też przed wywiadem, obie jesteśmy takim ciekawym przypadkiem pod tym względem, że wyszłyśmy z tego typowego księgowania. I zastanawiałam się nawet, nie wiem, czy pani też głośno, czy, czy to tak właśnie jest, że w sumie, jeżeli tak się człowiek czuje zmęczony i wypalony, to to musi polegać na tym, że w ogóle wychodzimy jakby z tej stricte księgowości, czyli prowadzenia księgowości dla kogoś, na coś innego, no bo obie jesteśmy teraz trenerkami rachunkowości, ale to chyba nie do końca tak jest, jak, jak ty myślisz? Nie, no ja myślę, że generalnie ludzie potrzebują nowych wyzwań i oni będą zmieniać pracę, nie będzie czegoś takiego, że mamy pracownika długoletniego na przykład przez 10 lat i on przez 10 lat zajmuje się tym samym. No, naturalną koleją rzeczy jest, że on po trzech, dwóch, trzech latach po prostu się znudzi tym, co robi. I Jeżeli my mu nie zapewnimy jakichś zmian, no to on po prostu będzie szukał tego na zewnątrz. Eee, no i u mnie to trwało 10 lat, <laughs> a więc dość długo, jak, jak widzisz. No, ale też nadszedł taki moment, gdzie ja po prostu potrzebowałam innych bodźców do, no po prostu do szczęścia. Mhm. Ale ja też zakładam, że przez te 10 lat, Twoja praca dzień w dzień nie wyglądała dokładnie identycznie czyli pierwszego dnia, a ostatniego to nie było to samo, nie? Tylko... Nie, ale po prostu ona się ewoluowała w taki sposób, że, tak jak mówiłam, ja miałam coraz mniej do czynienia z tą księgowością, coraz bardziej odchodziłam od tego, co tak naprawdę w tej księgowości lubiłam, e, i coraz bardziej mnie to zaczynało po prostu męczyć. Mhm. Ale wiesz, ja się tak zastanawiam, czy to jest też kwestia tego, że wszyscy potrzebują nowych bodźców co 2-3 lata, czy to jest też trochę kwestia charakteru, bo ja mam koleżankę, która 15 lat pracuje w tej samej firmie, do teraz ją podziwiam, że siedzi w tej samej firmie, na ale... dodatek korporacji, ale jest cały czas, no zmieniała stanowiska raz na jakiś czas, nie było to co 3 lata. Tylko trochę dłuższe odstępy. Ale być może to jest tak, że to wszystko zależy też trochę od charakteru człowieka, od tego, czy potrzebuje tych wyzwań, czy właśnie potrzebuje bezpieczeństwa, tego, że codziennie wie, że będzie księgował, nie wiem, środki trwałe i to te środki trwałe i on sobie zrobi tą robotę i będzie wiedział, że zrobił. I to będzie ta satysfakcja z tej pracy, nie? Bo tego akurat potrzebuje. Tak, i myślę, że tacy ludzie też istnieją, a więc. Yy... Jeżeli po prostu jest ktoś taki, kto takiej stabilizacji potrzebuje, to polecamy księgowość. Stamy stabilnie. <noise> Czynności są w miarę powtarzalne, miesiąc wygląda w miarę tak samo, a więc zapraszamy, dobrych księgowych brakuje. Tak, no chyba, że właśnie ten dobry księgowy dostanie w pakiecie kolejną nową firmę, którą ma nietypową działalność, której trzeba się nauczyć rozliczać, nie? Bo to też tak jest, że ta powtarzalność jest tylko do pewnego stopnia, a potem dzieje się coś, że ta powtarz powtarzalność yy, zostaje zaburzona. Tylko mam wrażenie, że tu też są dwa, dwa rodzaje osób, takie osoby, które lubią powtarzalność i takie coś, czyli weź teraz rozliczaj kolejną firmę. Kurczę, nie wiem, co mam z tym zrobić, to jest frustrujące dla nich, ale właśnie są też takie, które robią rozkmi lubią rozkminę. Tak jak ty na przykład mówisz, że lubisz rozkminy, zakładam, że dla ciebie to by było po prostu wyzwanie, znaleźć rozwiązanie do tego, nie? Tak, wiesz, i o ile po prostu dalej mieścimy się w czasie pracy, który jest dla nas akceptowalny, który generalnie e, jesteśmy w stanie poświęcać, nie są to jakieś, wiesz, 12 godzin dziennie, e, no to po prostu. To jest to, co lubię w tej księgowości, a więc takie rozkminy, takie nowe rzeczy, coś, czego jeszcze nie wiem, no bo pomimo, że pracuję w tej księgowości już 15 lat, dalej nie uważam się za jakiegoś wybitnego specjalistę. No nie oszukujmy się, ona jest na tyle duża, że w dalszym ciągu wiem, że mam duże braki w niektórych jej dziedzinach. A skromność to podstawa, Aniu? <grywa> Aczkolwiek ja rozumiem, znaczy tak mi się wydaje, że rozumiem, co chcesz powiedzieć, że obszar jest na tyle szeroki, że zawsze że znajdzie się coś, czego nie wiemy. Natomiast tak mi się wydaje, że jednak specjalizację masz w pewnych rejonach. Bo jesteś, no, no, no. jesteś specjalistą od rozliczania na przykład właśnie działalności opartych o IT czy program Optima, na którym bardzo długo pracowałaś, więc y, są rzeczy, które znasz bardzo dobrze, ale. Właśnie ja też się śmieję, że jak ktoś mówi, że już jest specem w księgowości, to, to właśnie to jest ten uśmiech, nie? bo zawsze jest jakiś obszar, gdzie czegoś można się dowie dowiedzieć nowego, czego się człowiek nie dowiedział wcześniej, pomimo tego, że tak długo już pracował tak, nie, w dokładnie. tym zawodzie. A więc y, nie ma po prostu co się bać, bycie księgowym po prostu to jest też kwestia tego, żeby się przyznać, że czegoś nie wiem. Ja w taki sposób też uczyłam moich pracowników, że jeżeli zadzwoni klient i nie potrafisz mu odpowiedzieć w danym momencie, w danej chwili, to po prostu powiedz, że kiedyś to było tak i tak, bo na przykład kojarzysz takie przepisy, ale nie wiesz, czy coś się nie zmieniło w tym zakresie i musisz to sprawdzić i oddzwonisz. No właśnie, i to chyba też jest takie kluczowe, żeby. Wiesz, ja, ja mam takie wrażenie, że księgowi wciąż jeszcze dzielą na tych starej. Może starej daty nie, bo to też by źle zabrzmiało, ale z takim podejściem trochę bardziej konserwatywnym, który uważa, że właśnie ja jakbym wszystkie rozumy i ja wiem wszystko najlepiej. I przyznanie się do tego, że czegoś nie wiem, to jest koniec świata i to są ci, którzy potem cicho, w kącie siedzą, jak wiesz, mają kolejną działalność i winią siebie, że czegoś nie wiedzą, nie? Ale to jest wszystko... Takie przekonanie, że ja wiem wszystko, to jest właśnie bardzo złudne przekonanie, które prowadzi tylko i wyłącznie do problemów. Wręcz ja bym powiedziała z własnych obserwacji, że do wypalenia zawodowego właśnie to prowadzi. Nie? To przekonanie, że, że ja muszę cały czas wiedzieć wszystko i dążenie do perfekcji, której nie jesteś w stanie w tym zawodzie w taki sposób osiągnąć, bo ta perfekcja w ogóle nie tak byłaby chyba rozumiana w tym zawodzie. No dokładnie. Nie? Tylko, tylko to się właśnie gubi gdzieś tam, więc też fajnie, że. Fajnie, że do tego nawiązujesz. Dokładnie tak jest, jak mówisz. No nie ma czegoś takiego, że po prostu da się wiedzieć wszystko, jeżeli chodzi o księgowość. Zakres przepisów, ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej jest tak szeroki, że po prostu nie da rady wiedzieć wszystkiego. Albo wiesz cokolwiek z każdej z tych rzeczy, albo po prostu też się specjalizujesz w jakiejś jednej. Tak naprawdę mocno, a resztę gdzieś kojarzysz. No mm -hmm. po prostu. I Inaczej się nie da. No I właśnie, to jest, okay. to jest po prostu w porządku. Tak, więc przekazujemy dzisiaj tą informację, że jak jesteś księgowym, nas słuchasz, to to jest OK. Ważne jest, żeby nie zostawiać w pozycji tak mi się wydaje, jeżeli mogę to dodać, zaraz Aniu, sprawdź, czy zgadzasz się z tym, żeby nie pozostawać w takiej postawie, że nic z tym nie mogę zrobić, tylko właśnie taką postawę proaktywną mieć, że jeżeli nie wiem, to po prostu muszę się dowiedzieć. I najważniejsze jest to, żeby tylko wiedzieć gdzie szukać w ogóle, nie? Czyli tak. jakby w jakich rejonach w ogóle się poruszam i jak sobie znaleźć informację, której potrzebuję, bo to jest jakby kluczowe. Jeżeli tego nie umiesz, no to ciężko ci będzie w tym zawodzie przetrwać, bo to jest kluczem już tak jak powiedziałaś nawet na początku twojej pracy te 15 lat temu. To już było kluczem do sukcesu, nie? Żeby się w tym zawodzie rozwinąć, ta umiejętność wyszukiwania informacji. Dokładnie tak. Tak. No ale jednak stało się tak, że biuro poszło. Biuro jest dalej prowadzone z sukcesem tylko przez kogoś innego, więc rozkręciłaś tak, naprawdę e, konkretny biznes, że tak powiem. E, tak. Więc patrzę na to, wiesz, jakby e, podziwiam to, że tak, tak to wszystko e, tobie wyszło. E, I co dalej, Aniu? Co dalej? Jak już po tym, po tym biurze to. To, co a się podziało. Zrobiłam sobie przerwę roczną. Było mi bardzo dobrze w domu. Trochę podróżowałam, trochę zajęłam się sobą, trochę po prostu zajęłam się domem i ogrodem. Po prostu potrzebowałam czasu dla siebie. Potem miałam krótką przygodę z Korpo, taką bardzo, bardzo krótką, jednak się tam nie odnalazłam, niestety. Mm. Jakieś swoje przyzwyczajenia mam, po prostu się nie wpasowałam, męczyłam się, a więc była pora, żeby to skończyć, no a potem zaczęłam współpracę z Tobą już. Tak, w jesteś już no, kilka miesięcy, pół roku. bardzo się cieszę, pół roku, tak, ta, pół roku właściwie. Tak, więc. już pół roku, no, szybko mniej leci czas. w czerwcu y, zaczęłyśmy współpracę, no mamy grudzień, a więc już pół roku tak, mija. Tak, szybko mija, szybko mija. A powiedz, zdradzisz czemu korpo się nie sprawdziło? Czy już eee, zostawić ten wątek? Nie, nie, nie. to nawet nie, nie o to chodzi, tylko może inne korpo by się sprawdziło. Ja po prostu trafiłam w takie miejsce, gdzie e, zajmowali się podmiotami, które tak na dobrą sprawę nie prowadziły działalności w Polsce. A więc ja miałabym prowadzić podmioty, które e, mają siedzibę za granicą, prowadzą działalność za granicą i podatki rozliczane są za granicą. Mhm. Do tego doszła praca zdalna, wszystkie te procedury, nie procedury, drogi, wiesz, szczebelki i tak dalej. Ja się w tym nie potrafiłam odnaleźć po prostu. Mhm. I o ile po prostu sama praca, okej, okay, była ciekawa, bo była inna, bo to jest, no trochę się różni od tego, co znamy w Polsce, ale jednak miałam takie poczucie, że się cofam z tym, co umiem, w czym się dobrze czuję, no bo nie mam z tym do czynienia. I rozwijam taką wiedzę nieużyteczną, bo ja na, na dzień dzisiejszy nie zamierzam wyjeżdżać z Polski i pracować gdzieś za granicą. A więc to też taka bardzo wąska działka była, mhm. bardzo ograniczona, i między innymi dlatego nie chciałam jej kontynuować. Mhm. Wspomniałeś też coś o, dobrze zrozumiałam, biurokracji, szczebelkach? No, żeby coś załatwić, to tam trzeba nam mieć naprawdę dużą cierpliwość. Mhm. Tak, właśnie, właśnie ja jak patrzę z perspektywy, tak wiesz to troszkę podrążyłam ten temat, dlatego że, że też to jest ciekawe pokazać. Ja też o tym y, często mówię, że księgowość korporacyjna, a księgowość na przykład w biurze rachunkowym, to są naprawdę dwie różne bajki. I, tak. jakby sposób załatwiania pewnych kwestii w biurze, gdzie masz jednak zespół obok siebie, wszystko się dzieje najprawdopodobniej w jednym budynku, masz na wyciągnięcie ręki właściciela i robisz też szerszy zakres księgowości, generalnie, jest zupełnie czymś innym niż korpo, gdzie dostajesz z reguły wyrywek. Ty miałeś to szczęście, że to nie był taki bardzo wąski wyrywek, ale często jest tak, że to jest procedura jakaś konkretna i siedzisz w jednym dziale i cały czas robisz to samo, codziennie to samo, to jeszcze właśnie załatwienie czegokolwiek to jest przejście przez pięć etapów szczebli, gdzie dociera to gdzieś tam, żeby ktoś ci odpowiedział. nie? Tak, maile po prostu wysyłane do wszystkich świętych, i nie daj Bóg, kogoś nie załączysz, to jest awantura. Do tego jeszcze, no ja pracowałam całkowicie zdalnie, co nie? Bo biuro firmy, w której pracowałam, było w Warszawie. A ja jestem pod Wrocławiem i tego też nie chciałam zmieniać, a więc w ogóle to dogadanie się na początku odnośnie godzin pracy, spotkań i całej reszty to była jakaś masakra. Mm -hmm. Ale to była krótka przygoda. To była krótka, krótka przygoda. Bardzo <laughs> krótka. Aniu, to tak jak mówimy o tym, bo tak dużo wątków żeśmy tutaj dzisiaj ruszyły, ale wydaje mi się, że naprawdę fajnych wątków. I cieszę się, że do nich nawiązałyśmy. To ponieważ tutaj ten, ten odcinek podcastu jest pod tytułami Księgowość jest kul cool i księgowy jest cool, to jeszcze powiedz, czym księgowa Ania zajmuje się po godzinach. Bo to też mnie położyło na łapatki, jak się dowiedziałam, co księgowa Ania robi po godzinach. Co ja robię po godzinach? No, przede wszystkim e, wszystkie rzeczy handmade. Handmade mnie pasuje od zawsze. Ja po prostu uwielbiam, e, próbowałam wielu różnych rzeczy, a więc zaczęło się w ogóle od haftu krzyżykowego, potem jakieś druty, szydełko. A w tym momencie jestem zafascynowana scrapbookingiem, cardmakingiem e, i wszystkimi rzeczami z papieru. No właśnie, i widziałam te twoje rzeczy. Tworzysz piękne, piękne kartki. Piękne albumy, tak. Pokazywałaś Ojoj. mi zdjęcia. Pokazywałaś mi zdjęcia. A no tak, pokazywałam Ci zdjęcia. Udało mi się, faktycznie. Dobra. Tak? tak, tak. Masz rację, pokazywałam Ci zdjęcia, jak się widziałyśmy w Krakowie. To tak, racja. Tak. Także wiem, że tworzysz. Ale oprócz tego jeszcze powiedziałaś, że robisz jedną rzecz. I to dotyczyło Twojej aktywności fizycznej. W ja górach przede wszystkim. I to po prostu uwielbiam i staram się jeździć jak najczęściej. Ostatnie pół roku było takie kiepskie, ponieważ miałam mały wypadek i sobie zrobiłam kuku. I niestety, ale chodzenie nawet po płaskim było takie dość wymagające. Ale od nowego roku w dalszym ciągu mam plan zrobić koronę karkonoszy w ciągu mm. roku. A więc może tym razem się uda. Wiesz, to był plan na zeszły rok, ale jak się jak skręciłam sobie kostkę, no to wiedziałam, że już nic z tego nie wyjdzie. Mm -hmm. No, to super. To będę trzymać kciuki za ten, za ten plan. A słuchaj, mówiłaś jeszcze, że coś robisz, bo ja tak cały czas drążę ten temat, bo to też mnie rozłożyło na łopatki. Yy, yy, takich regularnych treningów, pamiętasz, jak mi opowiadałeś? Zdradzisz? E, regularne treningi, no nie, no generalnie ja to jestem wielką fanką siłowni i ciężarów co nie? A no więc... właśnie <laughs> e, bardzo lubię e, no ostatnio nie miałam e, tak naprawdę ani możliwości, ani czasu na to e, ale zamierzam wrócić też, jak tylko mi pozwolą już tak do końca, wiesz powiedzą, że jestem całkowicie sprawna mogę robić wszystko, ostatnio już był sukces bo mogłam zacząć biegać, a więc jest nieźle Super. Ale jak tylko po prostu dostanę zielone światło, to zamierzam wrócić na siłownię i w dalszym ciągu ćwiczyć z ciężarami, bo to jest po prostu mega fajne. I jeszcze yoga. To jest też kolejna rzecz, którą regularnie praktykuję od czasów pandemii, trzy razy w tygodniu. I naprawdę pomaga. Super. Czyli właśnie to jest to, dla mnie jesteś takim niesamowitym przykładem połączenia różnych rzeczy, które Różnych zainteresowań, które tak naprawdę e, osobą z zewnątrz, jak słyszysz, jak im mówisz, że jesteś księgową, to, to słyszysz, aha, czyli wiesz, w ogóle się nie kojarzą, nie? To jest takie coś. To są dwie reakcje. Pierwsza jest taka, jak e, ty mówisz, co nie, aha, i nagle jest taki spadek, co nie. E, o czym ja będę z nią rozmawiał, nie? Tak, tak. A druga jest, ty naprawdę? <noise> powiedz, na pewno, powie, powiedz naprawdę, czym się zajmujesz, bo ci nie wierzę. <noise> to jest druga. I to są właśnie takie dwa rodzaje reakcji ludzi na to, jak się dowiedzą, co robię zawodowo. Mhm. Ale to, czekaj, to ja bym zgadywała teraz, niech zgadnę na chwilę. Ci, którzy mówią, yy, yy, którzy się tak ten, nie? Czyli, aha, jesteś księgową. Czyli od razu ten stereotyp, nudna, siedzi za biurkiem, tak. nie ma żadnych zainteresowań. To są ci, którzy cię nie znają prywatnie. Tak, A ci, którzy Cię znają prywatnie, to jest naprawdę, czyli właśnie ten stereotyp odwrócony w drugą stronę. Ty tak. masz takie zainteresowanie, ale jesteś księgową? No tak, dokładnie tak jak mówisz. Co nie? Jeżeli ktoś mnie poznał trochę bardziej prywatnie, a nie znał mojej ścieżki zawodowej i kariery zawodowej, to reaguje tak jak ja mówiłam. A jeżeli ktoś mnie nie zna tak w ogóle, a więc ani prywatnie, ani zawodowo, no to najczęściej reakcja jest taka, jak Ty mówiłaś, księgowa. A? No da. O czym ja będę mówił, rozmawiać z nią, nie? Jest no, takie coś. Tak. Podatki, więc my nie tutaj. Nie wiem. Tak, my tutaj te stereotypy tak totalnie łamiemy, więc jak nas słyszą przedsiębiorcy i osoby, które nie siedzą w księgowości, to księgowy też jest cool. A nie jest tak. tego przykładem. I to też jest człowiek, który ma inne zainteresowania oprócz podatków. Tak, zgadza się. Tak, to myślę, że tym radosnym akcentem powoli będziemy zmierzać do końca. Ja Ci bardzo dziękuję, Aniu, za uwagę za uwagę. Teraz powiedziałam, jak w webinarze, nie? Jadę na już, jadę na tym. Nie bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się wziąć udział w tym dzisiejszym nagraniu i w tym odcinku podcastu, i że zgodziłaś się podzielić swoją historią, swoimi odczuciami, swoimi zainteresowaniami. To jest mega fajne i bardzo Ci dziękuję za to. Również się bardzo cieszę, że mogłam się tym podzielić. I co? Co możemy zrobić? Zostawcie tam jakąś łapkę w górę, komentarz czy coś, jak Wam się podobało dzisiaj. I zapraszamy do księgowości, bo nie jest tak. tak trudno. Tak, i zapraszamy do księgowości. Księgowych o różnym zainteresowaniach, o różnych hobby, które mogą mieć. Każdy może coś znaleźć dla siebie. Tak. Dobrze. To co kończymy. Dziękuję Ci bardzo i dziękuję yy, Tobie, że wysłuchałeś tego podcastu i tego nagrania do końca. Jeśli oglądałeś, to że zobaczyłeś, tak jak mówię, zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz, lajka. A jeśli nie chcesz, żeby Ci takie odcinki podcastu umknęły, to koniecznie zasubskrybuj kanał. Mam nadzieję, że do następnego odcinku podcastu.